Tajnikowy.pl. Dobra herbata. Jest w życiu wiele sytuacji, w których unikamy alkoholowych drinków i koktajli, ale są też sytuacje, kiedy chcemy wznieść jakiś toast, a no właśnie nie chcemy tego robić z sokiem albo jakimś bezalkoholowym napojem ugazowanym. Czasem na imprezę warto zrobić drink czy koktajl bezalkoholowy i e, będąc herbaciarzem, e, każdy z was z dością od razu myśli o tym, żeby dodać tam herbaty. Jest kilka różnych, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt różnych pomysłów, jak wykorzystywać herbatę przy robieniu koktajli alkoholowych. A my dziś o tym, jak zrobić kilka bezalkoholowych koktajli, które są gdzieś inspirowane, nawiązują do oryginalnych alkoholi, do oryginalnych koktajli i myślę, że każdy herbaciarz będzie zachwycony eksperymentując sam ze swoimi wynalazkami. Mam nadzieję, że oglądają nas nasi jakiś profesjonalni barmani po to, żeby mogli się poczepiać tego, jak robimy te koktajle, bo jestem totalnym amatorem w tej dziedzinie, więc śmiało piszcie, jak powinno to być zrobione, czy mamy właściwe szkło, bo na pewno nie. I czy w ogóle dobrze się zabieramy do tych tradycyjnych drinków? Zaczniemy od e, szampana. E, szampan można łatwo e, zrobić. E, wystarczy zaparzyć herbatę, która będzie gdzieś tam nawiązywała do szampana smakiem. Ja polecam użyć e, herbaty nisko oksydowanej, uląga i. E, Akurat używamy Guan Yin, może to być jakikolwiek inne, One mają takie kwiatowe, lekko-owocowe, charakterystyczne aromaty. Polecam też Darjeeling z pierwszego zbioru albo jaśminową herbatę, zieloną z jaśminem. Można je dowolnie mieszać. Mój ulubiony miks to właśnie Guan Yin z odrobiną jaśminowej herbaty, ale. Nadrzinnik też się broni. Zaparzamy to. Pamiętajcie, nie wlewajcie tego gorącego do szklanki, ponieważ wlane później bąbelki od razu to zniszczą. No i oczywiście będziemy mieli ciepły napój. No i nalewamy na to bardzo mocno gazowanej wody. Herbaciana whisky. To tak naprawdę nie do końca herbaciana whisky, tylko rojbosowa whisky. Używamy tutaj rojbosa. Dodajemy odrobinę herbaty wędzonej Lapsang sucząg oraz dodajemy. Tymiadek. Bardzo niewiele, jest to bardzo wyraźny, charakterystyczny. Świeży imbir i całość zaparzamy dość mocno. Po czym dodajemy syropu klonowego. Można nawet sporo, jeśli ktoś lubi. I to wylewamy na lód, wymieszawszy. Mojito. To jest chyba najpopularniejszy koktajl alkoholowy jaki można sobie wyobrazić, ulubiony Ernesta Hemingwaya. Jest bardzo dużo różnych wersji. Bierzemy specjalną szklankę do mojito, e, charakterystyczną. Do tego dodajemy na sam dół cukier trzcinowy oraz e, ćwiartki limonki e, i miętę. Bierzemy same listki bez łodyżek, warto je klasnąć, wrzucamy wszystko i używamy koniecznie tłuczka barbańskiego, nie róbcie tego łyżką po to, żeby zgnieść limonkę, wycisnąć sok, wymieszać i utrzeć z cukrem oraz do tego mięta. Na to dajemy koniecznie kruszony lód, nie całe wielkie bryły i napełniamy tym lodem właściwie całą szklankę. Dolewamy mocno gazowanej wody i na to napar z herbaty zielonej. Oczywiście nie prosto z czajniczka, taki świeży i gorący, tylko zostawiamy do wystudzenia. Polecam również nastawić sobie cold brew na parę godzin wcześniej czy tam nawet na noc i idealnie to pasuje. Likier ziołowy, który swoje korzenie ma za odrąg, i właściwie został wynaleziony przez jakieś koła łowieckie po to, żeby lepiej trawić te dziczyznę. Tajemnicze składniki. Mamy kilka różnych dostępnych na rynku, takich literów. Nie wiadomo, co w nich jest, aczkolwiek kilka rzeczy wiemy. Do tego użyjemy herbaty puer. Może to być czysta herbata puer, albo nam najbardziej smakuje na dostępnej w formie u nas gotowej już mieszance z kardamonem i cynamonem. Jeżeli tego nie macie, musicie osobno dorzucić do czystego puera kardamon. Cynamon. Poza tym dodajemy rumianek, dodajemy tymianek, dodajemy rozmaryn i. E, Dodajemy anusz, który musi grać tam pierwsze skrzypce. tłuczemy go wcześniej w moździelu. Całość zaparzamy również dość mocno. I potrzebny jest tam jeszcze karmel, ponieważ te likery są dość słodkie i intensywnie karmelowe. Robimy karmel sami albo kupujemy już gotowy. Może to być sos do lodów karmelowy, może to być barmański syrop karmelowy. Lejemy dużo, jeśli lubimy słodkości to nawet i w jak 1 trzecią objętości całego napoju. I na to wlewamy nasz likier, oczywiście też nie gorący, czekamy żeby ostygł. I wlewamy do małego kieliszka na smukłej nóżce albo do takiego malutkiego, zwykłego kieliszka. Przecież by to nie było wielkie naczynie, to się pije w małych ilościach. Raczej nie podajemy tego z lodem. Niektórzy lubią z napojami energetyzującymi. Nie próbowałem w sumie, czy to pasuje razem, ale warto sprawdzić. Pina kolada to jest już trochę wymagający napój, chociaż ten poprzedni też był wymagający, bo miał bardzo dużo składników. Ale tutaj z kolei potrzebujemy blender kielichowy i trochę napaprzemy. Przede wszystkim musimy mieć ananasa, może być świeży, jeśli ktoś lubi, ale ja wybieram z kuszki, ponieważ jest to słodsze i to bardziej takie miękkie, bardziej mi to smakuje. Dodajemy więc z puszki plastry ananasa, lub z kawałki, razem z syropem słodkim. Wlewamy mleko kokosowe. Całość blendujemy, blendujemy bardzo dokładnie, żeby nie pozostały jakieś tam wielkie plastry i kawałki tego ananasa. Oczywiście możemy sobie zostawić trochę takich piórek miąższu, ale możemy też to na tak gładko zrobić. gród, żeby nie był tam jakiś plaster, bo będziemy wlewać to do szklanki, to po prostu chluśnie i flupnie. Przelewamy i na to dodajemy coś, czego oczywiście nie ma w oryginalnej pina czyli herbata, czyli macia W tym przypadku robimy to tradycyjnie. Wsypujemy macie do Maciawana i za pomocą specjalnej bambusowej montewki rozprowadzamy na równomierną zawiesinę z charakterystyczną pianką i to wlewamy, uzupełniając kielich do pełna. Szklanka do pina kolady jest bardzo charakterystyczna. Myślę, że każdy w domu ma napój gotowy. W ten sposób przygotowaliśmy sobie takie pięć przykładowych koktajli napojów. Bezalkoholowych na imprezy, gdzie no, chcielibyśmy się poczuć, jakbyśmy nie prowadzili na przykład. Ja chyba wybieram to, ponieważ jestem dumny z tego przepisu najbardziej. Eee, Post z tą lekką wędzonką i nutą syropu e, z klonu. Moim zdaniem naprawdę odzwierciedla to o co chodziło. Ja w ogóle lubię Roy to tyle. Piszcie do nas, czy robicie herbaciane drinki, czy robicie bezalkoholowe, a może alkoholowe herbaciane drinki. Co jeszcze robicie z herbatą? Czy uważacie, że to fajny pomysł i czy chce Wam się zrobić taką imprezę, żeby wszystkich nabrać? Można napić się whisky i zdziwić. Do zobaczenia na czajnikowy.pl